oświadczenie i komunikat. Pani radna Maliszewska, proszę, proszę. Już, pierwsza 10. Bardzo proszę pani Maliszewska, proszę. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rada, oświadczam, że przy głosowaniu w druku 1121 głosowałam za. Nie moja wina, że gmina ma dziadowskie urządzenie do głosowania, a wyjątkowo pan przewodniczący tak gonił, jakby w maratonie brał udział. Zgłosiłam, że mam zepsute urządzenie. Proszę do protokołu wpisać i głos za. Dziękuję. No, to może nie był maraton, tylko sprint. Czy są jeszcze jakieś oświadczenia? Nie widzę. A przepraszam pani Marta Patera, bardzo przepraszam, bardzo przepraszam. Bo, no. Sprawy dla wielu rodzin, aby łatwo mówić o nich. Samorządność nie polega na
to są tacy mądrzy, tylko na tym, że wybrani radni słuchają się głosy mieszkańców. Głosy mieszkańców w konsultacjach społecznych, a za ich przeprowadzenie odpowiada prezydent miasta Krakowa Mieszy. Wyobrażałam sobie, że po 28 grudnia prezydent miasta Krakowa uda się do każdej placówki na spotkanie z rodzicami, nauczycielami, radnymi dzielnicowymi, a nawet młodzieżą. Wezwanie, nazwijmy zaproszenie, na rozmowę dyrektora szkoły, nawet z trzema rodzicami, to nie konsultacje społeczne. W tak wrażliwych społecznie sprawach trzeba z mieszkańcami rozmawiać długo i cierpliwie. Na dodatek z inicjatywy prezydenta miasta Krakowa, a nie czekają na zaproszenie ze szkoły. Na koniec. Dziękuję wszystkim radnym za włączenie się w pomyślne, restrukturyzacyjne pomysły, konstruktywną krytykę i rozmowy z mieszkańcami. Chciałam odnieść się do poszczególnych wypowiedzi państwa radnych. Nie zrobię tego, ale wybiorę sobie jednego reprezentanta, któremu odpowiem. I do niego tylko się odniosę. Panie radny, opowiadam pan, jak to długo dopominał się pan o dyskusję nad projektami ustawy. O tym, że wczoraj pan nie wytrzymał dużo dyskusji, dowiedzieliśmy się już ze słów pani radnej Maliszewskiej. Ale dzisiaj wszyscy widzieli, że pan nie miał możliwości także dzisiaj wysłuchiwać się we wszystkie głosy mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z państwa radnych doświadczeń? Pan radny Jarosław. Słuchałem się również pani głos w pokoju klubowym, także tą dyskusję zapamiętałem. Natomiast potwierdzam, że 6 listopada wysłuchałem do pani porządku restrukturyzacji, ani pan prezydent nie chciała tego czynić. Dwa tygodnie później na tej komisji ten wniosek również podjąłem i kolejne dwa tygodnie później ponowiłem. Kiedy już tam 18 grudnia znalazł się punktowa, to pani prezydent nie była, pani niestety też nie podzieliła się tym. Być może wtedy mi tej możliwych dyskusji, być może wtedy dało się jeszcze wyjaśnić. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski na przyszłość. Jeszcze mogę świadczyć. Proszę, szkoda, że nie poparliście państwo tego wniosku dotyczącego ciągłego obradowania i kontynuacji, który został złożony i moglibyśmy to przygotować wcześniej. Przynajmniej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pani. Trzymać i obyśmy też utrzymywali dalej. Taki był globalny wynik tego wszystkiego. Bardzo zaskoczyło, szanowni państwo, ponieważ inaczej sobie wyobrażałam dbanie edukacji w naszym mieście. Ale to jest ciekawa koncepcja, pani radna. Myślę, że o pierwszej w nocy sam raz. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Szanowni państwo, chciałem państwu podziękować za wytrwałość. Nikt nie uwierzy, że siedzieliśmy tutaj do 20 po pierwszej w nocy i dyskutowaliśmy o krakowskiej edukacji. Dziękuję państwu za wytrwałość. Zamykam. A przepraszam, obecność. Dokładnie, obecność. Tak, przecież. Tak jest, chciałem zaoszczędzić te pół wiedzy. Po pierwszej nocy. Mogę napisać usprawiedliwienie. Ale jutro. Dzisiaj musicie to zrobić sami. Czy ktoś nie, mamy wszystkich. Zamykamy, proszę, wynik wydruk. Pani radna Tatara usprawiedliwiona, pan radny Fryzyk usprawiedliwiony. Tyle.